Dobry wieczór ponownie w innym miejscu, w przepastnych otchłaniach interneta, internetów, mógłbym rzec, ale wyjdźmy już z tego WC, czyli na mojej stronie, moi drodzy. Zaczynamy w takim razie. Jaki jest plan na dziś? Zawieszenie Satsumy, czyli Datsuna. Chciałbym zająć się całym spodem auta, po prostu. Godzinę mamy zacną zapewne. O, ładnie silnik wisi. Pięknie to wygląda. Na podnośniku godzina 6:10. No pięknie. Czyli zjemy coś, napijemy się i patrzę, że pasek zmęczenia nie jest jeszcze taki duży, żeby iść spać. Najpierw jedzenie. Ale w ogóle, zanim zaczniemy, ten makaron troszeczkę mi zbrzydł, także pozwolicie, że zjem kiełbaskę. O, na podłogę poleciała. Chodź no tu, kiełbasko. Dobrze, oczywiście zaraz pragnienie mocno wzrosło z tego względu, że no, kiełbasa jest dosyć słona. No i jeszcze tylko jedna potrzeba. Jak widzicie, o wszystko trzeba tutaj dbać. To jest ciekawe. Szkoda, że nie można spuścić wody w sedesie. Może taki jakiś takie udogodnienie autor gry wprowadzi w późniejszych aktualizacjach. Brud jeszcze nie jest jakoś mocno doskwierający, widzę. Także nie będziemy. I jeszcze tak, zanim cokolwiek zrobimy, to przejdziemy się do wujka, ponieważ okazuje się, że właśnie u niego jest prezent, który kiedyś we wcześniejszych wersjach gry był w sypialni rodziców. No i teraz, mając chwilę czasu, opowiem wam jedną rzecz. Miałem pewien zarzut w komentarzu pod poprzednimi filmami informującymi, że robię sobie reklamę na YouTubie, ponieważ tutaj nie mam widzów na swojej stronie. Otóż pragnę śpiesznie wytłumaczyć, że to nie jest żadna reklama. YouTube w sposób perfidny wykorzystuje twórców, wlepiając reklamy tam, gdzie one nie powinny być w ogóle, czyli pokazując, jakby cenzurując dźwięki z gry, typu jadący pociąg, typu zwierzęta na fermie jakieś, typu padający deszcz, i pod płaszczykiem walki z prawami, łamaniem praw autorskich, wrzuca to jako oznaczone jako łamanie praw autorskich i wlepia reklamy, i z tym już nic nie można zrobić. Odwoływać się odwoływałem nieraz do różnych filmów, na początku to pomagało, później widziałem, że jak grochem o ścianę. Skoro YouTube mnie w taki perfidny sposób wykorzystuje, to ja też YouTube w pewien perfidny sposób wykorzystam do reklamy. No nie do reklamy, bo to nie jest reklama, to jest informacja na temat tego, co dzieje się na mojej stronie, ponieważ znacie mnie wszyscy z takiego medium społecznościowego, jakim jest właśnie serwis YouTube. No i nie każdy zna moją stronę, aczkolwiek mocno ją reklamuję, informuję o niej. To naturalnym jest, że zamieszczam informacje krótkie na YouTubie o filmach, które ukazały się na mojej stronie, i nie uważam tego za jakąś reklamę, bardziej informację. Reklama to jest zgoła inna czynność. Zresztą kiedyś może będzie okazja porozmawiać o reklamach, których ja osobiście nienawidzę, jako przekazu dla klienta. Dobrze, prezent świąteczny. Zobaczmy, co tam ciekawego zostawili rodzice u wujka. No proszę bardzo, wódka i losowa suma pieniędzy. No to sprawdźmy. Całkiem nieźle. 700, około 800 i znaczek turbo. No i pięknie. Tak, zabieramy w takim razie wódkę i zabieramy znaczek turbo. I wracamy. Wódkę odłożę. Nie mam zamiaru jej pić. Aczkolwiek jest pewne osiągnięcie za wypicie całej butelki wódki. Miałem tę nieprzyjemność odblokować owe
osiągnięcie i ledwo doszedłem do domu. To tak w ramach testu i sprawdzenia, jak to działa w grze. O proszę, jeszcze telefon mamy. No dobrze, zobaczymy, kto to dla nas tam męczy. Babcia dzwoniła, człowiek odnośnie wożenia och. No i zamykanie drzwi spowolniło całą operację. Trudno się mówi. Wódka, właśnie, wódka. Odkładamy ją. Jak to, co tam się wciskało? X się wciskało. I znaczek turbo zostawimy. Natomiast Bose. I teraz jak to się wyrzucało? E? Nie, E. Nie. X-em? Nie. Z-ką? Nie. C? Czym to się zrzucało? Mod i zagadka, powiem wam. O, nie, po zagadce Y po prostu. I wiecie co? Wódkę to ja schowam chyba do lodówki, no bo nie może być, żeby była ciepła wódka. Czym on się w ogóle zmieści? Oj. Trochę te półki są. Boże, należąco ją weźmiemy. O, jak profesjonalnie. Tylko, że tak, na samej, na górze, na dole. Wódka musi być na dole, bo lodówka na dole jest najzimniejsza. O, proszę bardzo. A znaczek turbo to już do garażu położymy. I tam się zajmiemy odbudową zawieszenia Datsuna. Znaczek turbo. A tu na przykład położymy. Proszę bardzo. Pięknie wygląda. Zestaw kluczy oczywiście co? Gdzieś tu pod ręką trzeba położyć. Powiedzmy w tym miejscu. Damy z przodu, ponieważ pierwsze będą tak zwane sanki. No i czemu zestaw kluczy się nie... O, jest. Tu niech będzie. I tak, pieska weźmiemy ze sobą. Chodź tu, psiunia. Chodź, kochanieńki. Idziesz? Jeszcze tutaj chodź. O, i teraz, mój drogi, w stronę samochodu. Da się ode przejść? O, idealnie. I możesz zostać. O, jest. Telefon. Zobaczmy, kto to? Ostasin polttopuuta koko raktorillinen, niin minä maksan kyllä hyvin, että siitä ei ole ongelmaa. Tuo sitten kun pystyt tuua, minä oon täällä kotosalla varmaan aina, niin kahtellaan siinä sitten, joo. Terve! O, to jest bardzo dobry telefon, z tego względu, że będę miał okazję wam zaprezentować. O, nie został ze mną. Poszedł, no to jeszcze raz chodź tutaj, psiunia. Jesteś? Chodź tu. Aha. A gdzie jest łapka? O. Ponieważ będę miał okazję wam zaprezentować świetną maszynerię w postaci ciągnika rolniczego o bardzo ciekawej genezie, jeśli chodzi o nazwę i to, co on potrafi w tej grze zrobić, jak się zachowuje, jak jeździ. Troszeczkę zawstydza Farming Simulatora, no ale to ok. Bierzemy go w takim razie. Jak się to przesuwało?
Może on jest przygnieciony tymi częściami. O! No to doprawdy ciekawa sprawa, ponieważ nie mogłem wcześniej tego zrobić. Dobrze, mniejsza większość. Stawiamy go tu. Jak to sytuacja wygląda? Dobrze wygląda. I to podnosimy. Co to za odgłos takiego stukania wiecznego? Jak to wygląda? O, ładnie, ładnie, idziemy dalej. Podniesiemy Satsumę i zrobimy tak, że najpierw przód, ale ma ładny zasięg. Koniec. Tak, czy jeszcze nie koniec? Nie, jeszcze do góry. Teraz chyba już koniec będzie. Dobrze. Elegancko. I co my tu mamy? Najpierw sanki wypadałoby zamontować. W ogóle z części zawieszenia i układu hamulcowego to mamy tak, kolumna kierownicza, rama podwozia, wahacz tylny z piastą, bębny, amortyzatory przednie, tylne, półosie, sprężyny, wahacze przednie, drążki kierownicze, przekładnię kierowniczą, tarcze hamulcowe, zwrotnice przednie. I to by było tyle, jeśli chodzi o zawieszenie. Faktycznie zawieszenie ma ubogie w porównaniu do silnika. To trzeba przyznać, ale to nic. Bierzemy w takim razie ramę. I teraz patrzę, że jak ją zamontować. Wypadałoby chyba, że tak. Teraz nie wiem, czy ona jest... Aha. A, ona jest w ten sposób montowana. Dobrze. Jakieś śruby? A, są śruby. Co mamy za śruby? Dziesiątka. To idziemy po dziesiątkę. Nie mam, że to będą cztery śruby. Tak, cztery śruby. Ramy zazwyczaj mocowane są na tulejach gumowo-metalowych. Zależnie zresztą od samochodu, ale w większości przypadków są to... Ciężko ją będzie tutaj... O! Generalnie dzisiaj nie będę o żadnych ciekawostkach mówił ze świata gry, ponieważ no, akurat wydaje mi się, że montaż wymaga skupienia zawieszenia samochodu, ponieważ pominięcie jakiejś śruby może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci jakiegoś wypadku, czy powiedzmy złego złożenia zawieszenia. Dobrze. A co tutaj jest, że tak wystaje? Coś się schowało. Coś wnika wewnątrz komory silnika. Co to jest? To jest jakby taki czwórnik, rozgałęźnik układu hamulcowego. Bo pompa hamulcowa to nie jest. Dobrze. Mamy tak zwane sanki założone. Teraz należałoby przygotować zawieszenie w postaci wahaczy przednich i amortyzatorów. Czy tu jest lewy, prawy? Jest lewy, prawy. Mamy prawy. To od razu będę układał. To mi wygląda na wahacz. A nie, to jest dolny wahacz. On nie ma chyba górnych wahaczy. Nie jest to zawieszenie wielowahaczowe. Przynajmniej nie jest to samochód z takich lat, gdzie stosowane by było zawieszenie wielowahaczowe. Tym bardziej, że taki typ zawieszenia o wielu wahaczach, no wiadomo, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do drogi, komfortem jazdy i drogim serwisowaniem, ale w autach takich tak zwanych budżetowych to nie spotkałem się. Chociaż Honda Civic miała z tyłu wielowahacz. W ogóle z Honda Civic to jest ciekawa sprawa, ponieważ
Accord i Civic bodajże. Na pewno w Accordzie, Hondzie w tych latach 90. było zawieszenie wielowahaczowe z tyłu, które miało 16 tulej gumowo-metalowych po 8 na jedną stronę. Bo były 4 wahacze mocowane na dwóch tulejach. W ten sposób to wyglądało. I kiedyś miałem taki przypadek, jeszcze pracując w hurtowni motoryzacyjnej w Autolandzie, później w Intercarsie troszeczkę lepiej to było wszystko rozrysowane. To prawa, żeby tu się nie pomylić, to przyszedł do mnie pewien jegomość, starszy pan, który rozebrał sobie zawieszenie Hondy Accord właśnie tylne. No i się zaczęło cały festiwal. Powiem wam, że tydzień czasu mnie męczył, ale przychodził i kupował po jednej tulejce. No bo to wiadomo, jak to jest. Jedna tulejka gdzieś tam miała luz. Na przeglądzie mu wyszło okresowym. Lewa strona, lewa strona. To zacznijmy od lewej strony. Aha, jeszcze te przecież kolumny MacPersona tak zwane. No i ów starszy pan postanowił, nie ów tylko owy, zawsze to mi się myli to stwierdzenie, nie ma tego czegoś takiego jak ów. Stwierdził, że będzie wymieniał, rozebrał jedną, przyszedł, kupiłem, znaczy kupił, zamówiłem mu, bo w ogóle katalog był jeszcze tak kiepsko skonstruowany, że naprawdę, znaczy nie było rysunku, były tylko opisy, na przykład wahacz górny, przedni, tuleja wahacza górnego, przedniego. Oczywiście o tył chodzi, bo zaraz wam wytłumaczę na przykładzie, powiedzmy tutaj. Jest taka sytuacja, że mamy 4 wahacze, czyli 8 tulejek i mamy wahacze 2 dolne i 2 górne. I teraz te dolne są skierowane, jeden bliżej przodu auta, drugi bliżej tyłu auta. Tak samo na górny wahacz jest. Jeden jest skierowany do tyłu auta, drugi do przodu. No i na przykład było tak. Tuleja wewnętrzna, czyli tamta tuleja górnego wahacza przedniego. Czyli tego tuleja tego wahacza skierowanego bliżej przodu na górze. Czyli w pełnej takiej nazwie to by brzmiało tak. Tuleja wewnętrzna tylnego górnego przedniego wahacza. To jest w ogóle masakra. Jak zacząłem ludziom czasem tłumaczyć i mówić, to się za głowę łapali. No ale dobrze. Tak, zawieszenie zaczynamy od kolumny MacPersona. Mniemam, że powinienem najpierw wahacz zamontować. No to sprawdźmy, czy moje przypuszczenia się sprawdzą. Tak. Ale dziwnie, bo stworzeń jest skierowany, chociaż nie jest w sumie skierowany jeszcze, no ale dobra. Wygląda, jakby był skierowany w dół. O, ładnie ze śrubą trafiłem. Mamy na dwie tuleje metalowo-gumowe, wahacz zamocowany. Proszę bardzo. Teraz zapewne trzeba by było zamontować kolumnę MacPersona. Zobaczmy, czy... Jeszcze nie. Zwrotnicę? No ale przecież według mnie... No nic, może źle mówię, ale... No dobrze, okej, okay. Niech tak będzie, że taka kolejność też jest dobra. Czy tam są jakieś śruby? Oczywiście na stworzeniu musi być śruba. 12, no to tam jest konkretna śruba na stworzeniu, także nie ma się co dziwić. 12. Stworzeń przykręcamy, zwrotnicę przykręcamy poprzez stworzeń. I zobaczmy jeszcze z tej strony, jak sytuacja wygląda. No zaraz, zaraz, jakoś w innym kącie ta śruba jest. Aha. A, bo to jest ta śruba, która przetyka się przez główkę stworznia. Znaczy ta śruba, która wychodzi z główki stworznia. Dobrze, to teraz na pewno będzie kolumna MacPersona. A i owszem. O cholera jasna.
Dlaczego on mi spadł po zamontowaniu kolumny MacPhersona? Czyżby było jakieś bardzo duże... Jakieś mocne takie... Ciężko powiedzieć. No tak, i teraz jest problem, bo... O! O! Teraz lepiej. Jeszcze raz trzeba podnieść w takim razie. No, na sankach się oparł, także tutaj wielkiego, jak to mówią, halo nie było. Ta skrzynka mi tu przeszkadza. Zróbmy tak. Te odgłosy są niesamowite, nie wiem, co one mają za zadanie. Co to tak stuka? O co to tak stuka? Zobaczmy, bo najpierw trzeba dokręcić łożysko amortyzatora tak zwane. Dziesiątka nakrętki i tutaj też powinna być śruba, żeby dokręcić amortyzator, tak, do zwrotnicy. Dziewiątka, no to czyńmy swoją powinność. W takim razie dwie śruby, zgadza się. No, bardzo ładnie to jest rozwiązane. A tu jest ucho na drążek kierowniczy z końcówką. Dokładnie końcówkę drążka kierowniczego. No dobrze, to mamy. I tu jeszcze jest... A, bo tu są takie obejmy. Niejako. No właśnie, to o czym mówiłem. Trzeba się mocno skupić na samym procesie składania. I tu były dziesiątki. Dyszka była. Łożysko amortyzatora tak zwane. Z podstawą górną amortyzatora. To jest też dosyć ciekawa sprawa, ponieważ przykładowo w autach francuskich, w Renówkach bardzo często występuje łożysko, które jest w tym miejscu, zaraz wam pokażę. Normalnie znajduje się tam łożysko amortyzatora. Ono ma za zadanie przenosić te tak zwane ruchy skrętne kolumny MacPhersona podczas skrętów samochodu. Natomiast w Renówkach jest w tym miejscu. O. Bardzo łatwo jest je sprawdzić, podchodząc, nawet nie zdejmując koła, podchodząc do amortyzatora, łapiąc za ten kielich i kręcąc tak lewo-prawo, lewo-prawo. Jeśli ruch jest płynny, to znaczy, że łożysko jest jeszcze sprawne. Natomiast jeśli są takie przeskoki i tarcia, to znaczy, że już łożysko jest do wymiany. Jeszcze musimy podnieść. O, wniosło się dobrze. Żeby zrobić przeciwwagę, podejrzewam, że tu chodziło o przeciwwagę. No, powiem wam szczerze, że byłbym może nie zaskoczony, ale no, może i zaskoczony tym, że nawet przeciwwaga występuje. Trafiłem z kluczem dyszka. To jest taki sam układ jak u mnie w samochodzie. W Renówce, w Sceniku mam też taki wahacz bananowaty ze sworzniem na samym końcu. Później była zwrotnica lewa, która była przykręcona śrubą. Tak, sworzeń był przykręcony dwunastką. Ale jest świetny klimat w tej grze. Tu się światło w garażu pali. Tam gdzieś ptaki śpiewają. Brzęczy cały czas ten transformator od elektryczności. Ha! A, światło mógłbym zgasić, bo przecież rachunki za prąd trzeba płacić. A tu jest niepotrzebne światło akurat w tym przypadku.
Dobrze, teraz zakładamy kolumnę MacPersona. Oj. Jest sieć. Co tam było? Tam były śruby dziewiątki. Są. To lepiej może z tej strony podejdźmy. Łatwiej będzie. Takie miejsce troszeczkę jest. Nie lubię strasznie, sam jak coś robię przy swoim samochodzie, śrub usytuowanych od wewnątrz. Ponieważ sposób odkręcania ich jest no, mocno uciążliwy. Ostatnio męczyłem się. No właśnie, to w sumie mógłbym ten temat. No, mógłbym w ogóle napomknąć o tym temacie. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, ja to nazywam chichot losu. Miałem My Summer Car w czasie rzeczywistym, w życiu realnym. Ponieważ ja mam auto Renault Scenic 2000 rok, to jest Scenic już ten po liftingu, 99-2003 przedział. No i jak to bywa na auta francuskie, one mają z tyłu tak zwaną belkę skrętną. To jest taki system bez sprężyn, z amortyzatorami i belką, która ma w sobie drążki skrętne, które podlegają, jak sama nazwa wskazuje, skrętom podczas pracy zawieszenia tylnego. I teraz. No auto, aha, tu już tarczę założyłem, dobrze, 14, no już mamy konkretną śrubę. Podczas użytkowania samochodu, no auto już ma przebieg dosyć solidny, ponieważ 260 tysięcy, no zresztą 2000 rok, także nie ma się co tutaj oszukiwać. Mam nadzieję, że tu nie będzie niespodzianki w postaci jakichś dodatkowych śrub jeszcze. Bo tarczę hamulcową zazwyczaj mocuje się jedną śrubą, plus czasem występuje taka jedna mała śrubka gdzieś w tym miejscu, która ma trzymać tarczę, żeby się nie obracała do piasty, znaczy żeby się nie przesuwała w miejscu, że tak powiem, bo ona się i tak kręci przecież. To jest zazwyczaj na śrubokręt krzyżakowy ta śrubka, który w samochodach występuje takie coś. I ten samochód zapewne, no ja go przywiozłem z Niemiec, znaczy nie ja go przywiozłem, tylko kolega mi sprowadził ten samochód. Kolega w sumie, no tak, okej, okay, znajomy z komisu. Od Turasa go kupił, zresztą nie ukrywał, że go od Turka kupił. Czyli samochód był typowo na handel przeznaczony, ale był tani i taki akurat wtedy chciałem, po prostu. I też nie wiem, podejrzewam, on miał hak, podejrzewam, że jeździł z przyczepą kempingową. Zaraz. Słyszałem odgłosy, które świadczą o tym, jakby ktoś tutaj gdzieś się mi ładował do mieszkania. Ale wiecie co? Nie, to chyba tylko ten efekt piły motorowej. Także co mamy zrobione? Mamy już założone zawieszenie przednie. A, to drzewa upadają, taki jest dźwięk. Już się przestraszyłem, że ktoś mi buszuje po mieszkaniu. Zawieszenie przednie mamy i teraz tak się zastanawiam, bo jak będę chciał silnik włożyć, to płosie zamontuję po włożeniu silnika. Teraz nie będę ich montował. Drążki. Aha, teraz kolumnę kierowniczą należałoby zamontować. Dobrze. Inaczej, przekładnię kierowniczą, czyli najpierw montujemy, żeby to miało ręce i nogi. Najpierw się montuje kolumnę kierowniczą. O, kolumna kierownicza. Zobaczmy, czy ja ją w ten sposób tutaj mogę jakoś włożyć. Po prostu muszę ją przymierzyć i tyle, ona wskoczy na swoje miejsce, tylko to jest dosyć karkołomne zadanie. Czy ja muszę jakoś do środka z nią wejść? Zobaczmy.
Właśnie, bo tak się zastanawiam, bo ja osobiście włożyłbym najpierw kolumnę kierowniczą, następnie zajął się przekładnią kierowniczą, ale widzę, że autor miał inny pomysł na ten element, czyli zacznijmy od przekładni kierowniczej, ślimakowej zapewne. Tu jest przekładnia kierownicza. Dobrze, może też być w ten sposób. No i teraz ją zaraz tu osadzić od góry. Będzie ciężko. Należałoby zapewne wepchnąć samochód na kanał. Ale... czy ja mogę wejść do komory silnikowej? Mogę wejść do komory silnikowej. No ale zobaczcie, kolumna kierownicza też nie chce się zamontować. O, coś mi tam mignęło. Zaraz, zaraz, coś mi mignęło, że mogę ją zamontować. Chyba mi mignęło. A czy jak się nachylę? O! No proszę bardzo. Czyli jednak ta funkcja pochylenia jest bardzo przydatna. Dziewiątka. Proszę bardzo. O! Nad kluczami mogę się pochylać. Proszę, proszę, panie Adrianie. Jak dobrze. Hyc. O, proszę bardzo. No może to jest jakaś tam jest kolejność zachowana. W sumie ja bym zamontował kolumnę kierowniczą z tego względu, że później tylko przykręcając przekładnię od razu w wieloklin wkładam drążek od kolumny i już wszystko mam zrobione. No ale dobrze, autor chciał tak, no to będzie miał tak. Wracając do... nieszczęsnej belki skrętnej. Podejrzewam, że też pewne obciążenia w tym samochodzie występowały i ktoś przeciążyć mógł. O, jest. Hyc. Teraz tu, przepraszam was na chwilę, ale muszę się skupić na tym, jakie śruby tam występują. Tutaj. Tutaj powinna być. Powinna być jakaś śruba, ale to jest tylko na taki zaczep, dobra. Ósemka to była od kolumny kierowniczej, a od przekładni, a od kolumny, zobaczmy, czy kolumna się przykręca w jakiś sposób. Jest, jest, śruba numer 8, dobra. Czyli się przykręca. Śruba numer 8. I bym chciał, że miałem taki dosyć wyjazd. Miałem wyjazd. Czekaj, czy to jest jedna śruba, czy dwie. Ach, tam nie będę widział, bo jest. A jest, udało się od spodu. Czyli jednak dwie śruby. Pięknie. Jeszcze wiecie co, upewnię się, czy to jest dobrze skręcone. To będzie w nie interior, nie body, tylko tu. W ogólnie po prostu. Clutch steering, steering column 2x8 to jest kolumna, natomiast przekładnia kierownicza to jest steering rods, ball struts to steering rods, to nie, to jest jeszcze co innego, do, sama steering rods, steering rack. Aha, po prostu zamocuj przekładnie do, aha, to steering rod, steering rack, tu jest, tak, ball steering rack to subframe. Tak, 4 razy 9, to się zgadza. Pamiętam, 4 dziewiątki, ok. A strat, strat to chassis 6 śrub dziesiątych.
Nie pamiętam, co to było ten strac. Strac. Nie jest tylko silnik rozrysowany. Nic tutaj takiego nie miałem na 6 śrub. I powiem wam, że... O! Przesuwa mi się podnośnik. Ja go chyba muszę go kopać. Chyba dlatego mi się przesuwa. Niedobrze. No bo przekładnia... Zobaczcie, ona była na... Zobaczmy, ona była na... 9. 2, 3, 4. Tu też 9, to 10 jest akurat. Czyżby jeszcze od spodu były śruby? No nic, to już w kanale zobaczymy, jak weźmiemy ją na kanał. Tę Satsumę i tego Datsuna. Drążki kierownicze. Myślę, że spokojnie możemy zamontować. I... Bo nigdy nie skończę tego tematu. Z drążkami skrętnymi. I okazuje się, że... Pod wpływem tej takiej dosyć ciężkiej trasy, którą miałem, no po prostu najzwyczajniej w świecie nie wytrzymała tabelka i mocno się zruszało to wszystko, nadwyrężyło. Jest drążek i drążek na pewno trzeba przymocować poprzez końcówkę. Aha, zaraz. Sam, zobaczcie. 12, a sam drążek jest, no, aha, czyli to jeszcze trzeba drążek przykręcić, tak? Dobrze, czy ja dobrze rozumiem? Tak, jest śrub. Zbieżność kół. Ja cię kręcę, ale szybko telefon. Kto tu mnie dzwoni? Cierka, mówię celowa! Ja sama sta sojca, että olisiko sulla tulla kalla? Onko sulla muka tiska veessä? Jos sulla olis kalla tuo, niin voisikohan mulle tuo vähän kallaa tänne, kun on niin huonot nuo jalat, että ei itse pääse vesille. Ei millä muuta ollu. No cóż, to jest to osiągnięcie, nie osiągnięcie, to jest ten moment, kiedy zanosząc, idąc do babci, czy nawet nie idąc, odblokowujemy możliwość złowienia ryby, bodajże na wyspie. Dobrze, czas się zbliża ku końcowi, jeśli chodzi o odcinek, ale tutaj to jestem znowuż może nie w ciężkim szoku, ale jestem mocno zadowolony faktem, że możemy regulować zbieżność kół. To jest piękna sprawa. Nic to, moi drodzy. Na tyle by było dziś. Uporałem się z zawieszeniem przednim częściowo i z ramą podtrzymującą. W następnym odcinku działam dalej i być może wybiorę się po drewno do lasu, ewentualnie babci złowić ryby. Zobaczymy. Także dziękuję bardzo za poświęcony czas, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye.